Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu sobotnim, w kolejnym psalmie. Dzisiaj psalm 145. Jesteśmy już coraz bliżej końca. Wydaje się, że kiedyś się chyba uda dojść do końca psalmów. Posłuchajcie proszę dzisiaj tego psalmu, jest dosyć długi, ale strasznie piękny. Pomódlmy się tym tekstem, a potem mały komentarz. Tak brzmi psalm 145. Pieśń pochwalna Dawida. Chcę Cię wywyższać, Boże mój Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny. Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twe cuda. I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych i opowiadają Twą wielkość. Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci i radują się Twą sprawiedliwością. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę, aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego Królestwa. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków. Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Pan jest wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich dziełach święty. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają i podnosi wszystkich zgnębionych. Oczy wszystkich oczekują Ciebie, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Spełnia wolę tych, którzy się Go boją. Usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują i wytępi wszystkich występnych. Niech usta moje głoszą chwałę Pana, by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię na zawsze i na wieki. Moi drodzy, mamy dzisiaj psalm, który jest czystym uwielbieniem. Jak słyszycie, jest to pieśń pochwalna, przypisywana Dawidowi. Jest to wreszcie jakiś taki oddech po tych ostatnich psalmach, bo nie wiem, czy też macie takie wrażenie, że kilka, może nawet kilkanaście ostatnich psalmów to były takie psalmy błagalno-jęczące. Takie psalmy w różnych trudnych naszych sytuacjach. Ten jest zupełnie inny. To jest psalm uwielbienia. Psalm, gdzie słowo o wielkości Boga, gdzie wyrażenie o wielkości Boga pojawia się po prostu nieskończoną ilość razy. Psalmista nie może się nagadać, jakby mówiąc o tym, jak Pan Bóg jest wielki, jak jest niezwykły, cudowny, potężny itd. To jest psalm, który szczególnie jest bliski wszystkim, którzy znają się z liturgią dominikańską, dlatego że według tego psalmu powstała jedna z często śpiewanych u nas na liturgii pieśń, gdzie się pojawia szczególnie jeden werset stąd. I właśnie o tym wersecie chciałbym Wam dwa słowa powiedzieć, bo jest to dosyć zaskakujące, w sensie może niespodziewane. W wersecie 10 jest następujące zdanie. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią. Jest taka pieśń liturgiczna, którą dosyć często u nas dominikano śpiewamy, właśnie w refrenie związana z tym wersetem. Jest tutaj dosyć ciekawe to wyrażenie, niech Cię święci Twoi błogosławią. Kochani, my oczywiście z dzisiejszego punktu widzenia, kiedy jesteśmy już 2000 lat po Panu Jezusie, kiedy jesteśmy już po 2000 lat budowania Kościoła, pewnej tradycji Kościoła, nie mamy żadnego problemu z myśleniem o świętych. Ale pamiętajcie, że w trakcie, kiedy ten psalm powstał, żadnych świętych jeszcze nie było. Znaczy byli tylko, że... Znaczy nie, no w sumie nie byli. Bo dopiero kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, dopiero kiedy Pan Jezus wyprowadził ludzkość z Szeolu, to wtedy dopiero wszyscy, którzy tam czekali, również ci, którzy okazali się potem świętymi, jak na przykład święci prorocy, czy święci patriarchowie, czy święci królowie, dopiero wtedy, że tak powiem, z punktu widzenia naszego czasu, mogli trafić do nieba.
Ale w tamtym czasie ani nie było żadnego ogłoszonego jeszcze świętego, no bo nie było czegoś takiego jak kanonizacja, ani też no, w ogóle nie było możliwości dostania się bezpośrednio do raju, bo raj był zamknięty, w sensie do nieba, bo niebo było zamknięte. Dopiero Pan Jezus to niebo otworzył. Ja wiem, że oczywiście w tej rzeczywistości pośmiertnej jest zupełnie inny czas, w sensie nie ma go, więc tam się to się dzieje zupełnie innym trybem niż tu u nas. A tak jak mówiłem, patrząc z naszego punktu widzenia, no nie było jeszcze otwartego nieba i nie było możliwości, żeby ktokolwiek tam poszedł. A ja jednocześnie, psalmista, w tym 10 wersecie mówi: niech święci Twoi Cię błogosławią. Co to, kochani, znaczy? Otóż Biblia ma bardzo ciekawe podejście do świętości, w sensie do tego, kogo nazywa świętym. Według tego psalmu święty to jest ten, kto doświadcza Bożego działania, doświadcza Bożych dzieł i opowiada o tych dziełach. Zobaczcie, że z punktu widzenia człowieka te dzieła mogą być różne. Na przykład w wersecie 6 jest mowa o tym, że potęga Twoich dzieł straszliwych, ale opowiadają Twoją wielkość. Czy nie są to tylko i wyłącznie takie dzieła, nie wiem, cuda przynoszące radość? To mogą być w ogóle trudne doświadczenia. Ale chodzi o to, że człowiek widzi działającego Boga w swoim życiu. Człowiek widzi jednocześnie miłosierdzie, jednocześnie wielkość, potęgę, działanie Pana Boga, Jego łagodność również, Jego łaskawość, Jego straszliwość w niektórych Jego dziełach, to, że On jest wielki, że Jego czyny są potężne, a jednocześnie jest też właśnie tym, który karmi najmniejsze stworzenie. Zobaczcie, jaka to jest rozpiętość. W tym psalmie jest niezwykła rozpiętość jakby Bożego działania. Czyli kiedy się mówi w Biblii o Bożym działaniu, to nie chodzi tylko o spektakularne cuda, że nie wiem, Pan Bóg kogoś uzdrowił, Pan Bóg kogoś uratował z jakiejś trudnej sytuacji. Tylko to jest właśnie mowa o tym, że On jednocześnie karmi, że okazuje miłosierdzie, że jest łagodny, że jest dobry dla wszystkich, że są też straszliwe Jego dzieła, że jest Jego dobroć, jest sprawiedliwość i tak dalej. Jak sobie te wersety wszystkie przejrzycie, zobaczycie całe spektrum różnego rodzaju działania Bożego. Jak się okazuje, człowiek święty, według myślenia psalmisty z tamtego czasu, to jest po prostu człowiek, który doświadcza tego Bożego działania. Mało tego. To jest człowiek, który je widzi, to działanie, i chce je opowiadać. Czyli zobaczcie, ta świętość nie ma nic wspólnego z jakąś doskonałością moralną. To nie jest świętość polegająca na tym, że nie mam żadnego grzechu, że nigdy nie robię nic złego. To zobaczcie, w tej świętości zupełnie w ogóle nie chodzi nawet o tego człowieka. Nie chodzi o to, jaki on jest, tylko chodzi o to, co Pan Bóg względem niego robi. I cała sztuka, żeby to dostrzec. Otóż, kochani, to jest jeden z wymiarów świętości. Oczywiście nie mówię, że świętość nie polega również na tym, że się wyzbywamy naszych grzechów, że wzrastamy w doskonałości, że stajemy się coraz bardziej rzeczywiście wolni od zła. Nie mówię, że tak nie jest. Ale jednym z jakby pól świętości jest po prostu doświadczanie Bożego działania i umiejętność widzenia tego działania. Na przykład to, że dzisiaj rano zjadłeś śniadanie albo zjadłeś kolację, miałeś co włożyć do ust i dostrzegasz to. Dostrzegasz tą Bożą dobroć. Potrafisz zobaczyć, że to nie jest tylko dzięki Tobie, nie tylko dzięki temu, że zarobiłeś pieniądze, to sobie kupiłeś coś do jedzenia, ale to, że w ogóle mogłeś pracować, to, że się dzisiaj obudziłeś, że to już było zasługą Pana Boga, że to Pan Bóg Ci na to pozwolił, że Pan Bóg w swojej dobroci pozwolił Ci kolejny dzień przeżyć i widzisz, że to, że dzisiaj właśnie jadłeś, to jest Jego zasługa, że to jest w ogóle od Niego bierze swój początek. Uwaga, tu jest właśnie świętość. Kochani, to jest dla mnie psalm bardzo piękny, bo można tak na początku ulec takiej, no takiej trochę iluzji, że to jest o takich po prostu wielkościach Boga, wysławianiu Pana Boga za Jego potężne i cudowne dzieła. Tak rzeczywiście jest w pierwszych paru wersetach. Ale jak się spojrzy w całości na ten psalm, to on pokazuje po prostu wszystkie możliwe warianty Bożego działania. Potężne, ciche, łagodne, straszliwe, karmiące, opiekujące się, wysłuchujące, wszelkie możliwe. Człowiek święty to jest taki człowiek, który we wszystkich tych wymiarach, nie tylko w tych wielkich, ale we wszystkich tych wymiarach potrafi dostrzegać Boże działanie. Jeżeli taki jest, to właśnie się staje święty. W sensie, jeśli dostrzega to działanie i potrafi Pana Boga uwielbiać w każdym z tych Jego działań. Kochani, przyjrzyjcie się dzisiaj, jakby w takiej modlitwie w związku z tym psalmem, swojemu życiu, tym różnym rzeczom, właśnie nie tylko tym wielkim cudom, na które może czekacie i może ich nie doznajecie. Uwaga, to nie znaczy, że nie dzieje się cała masa tych wszystkich innych rzeczy. I będziecie się uświęcać wtedy, kiedy będziecie potrafili wszystko dostrzec. I wielkie, i małe, i potężne, i ciche, i łagodne, i radosne, i sprawiedliwe, i karzące, i straszliwe, i uwielbiające, i tak dalej, i tak dalej. Czyli całe spektrum Bożego działania. Kochani, bardzo, bardzo Was zapraszam do takiej perspektywy, bo to jest perspektywa świętości tego psalmu. Myślę, że bardzo ciekawa.
że trochę inna niż taka, o jakiej zazwyczaj myślimy, ale właśnie pokazująca taką przenikającą wszystko Bożą obecność, która wszędzie jest obecna, wszędzie działa. No to się na koniec pomódlmy. Nasz dobry Ojcze, otwórz dzisiaj nasze oczy, żebyśmy potrafili widzieć Twoje działanie. Otwórz nasze dusze, nasze uszy, nasze zmysły, nasze ciała, nasze rozumienie na Twoją obecność we wszystkich przestrzeniach życiowych. Spraw, żebyśmy dostrzegli Twoją rękę w każdym wymiarze, żebyśmy potrafili widzieć Twoje prowadzenie i wychwalać Cię i dziękować Ci za to wszystko, co dla nas robisz. Niech tak się stanie. Amen. Dajcie proszę swoje czoła do błogosławieństwa. Niech Cię strzeże, błogosławi i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Tyle na dzisiaj. Dobrze śpijcie, pomódlcie się koniecznie tym psalmem i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień w kolejnym 146 psalmie. Dobrej nocy, dobrej modlitwy. Miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem.